Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji do Gothica 2 Noc Kruka pod tytułem Kroniki Myrtany Archolos. Na samym początku idziemy się przespać do wieczora, albo w sumie najbezpieczniej będzie, jeżeli się prześpimy do nocy. Potrzebujemy wejść do magazynu, a niestety magazyn jest pilnowany zazwyczaj, więc trzeba przespać się do nocy, bo w nocy po prostu nie jest tak o pilnowany i musimy stamtąd wyciągnąć miksturę leczniczą, która jest nam potrzebna do zadania. No i zobaczcie, nie ma tutaj już strażnika, a przedtem normalnie sobie tutaj stał. Chyba nas nikt nie zauważy, jeżeli będziemy sobie tutaj chodzić. Ogólnie to zawsze coś tam jeszcze innego będzie można tutaj sobie znaleźć, więc trzeba się rozejrzeć dokładniej, myślę. O, jakiś skórzany mieszek. Kolejny skórzany mieszek. Tutaj już nic nie będziemy sobie mogli wziąć. Zależy na miksturze oczywiście mi na samym początku, na pewno. Możemy jeszcze tutaj coś przeszukać, bo jest opcja, że gdzieś tam zawsze coś tam mogą schować. Chrząszcz. Ale chrząszcza to ja nie chcę. Wyżej powinna być chyba ta mikstura lecznicza. O, dokładnie, są. Również jakieś tam niebieskie były, w sumie jedna niebieska. Kolejny skórzany mieszek, na pewno nam się to przyda. Kufer, no niestety, ale no nie jesteśmy nauczeni właśnie otwierania zamków, więc no będzie trzeba tutaj wrócić. I kolejny, czwarty już skórzany mieszek, na pewno to nam się przyda na samym początku. Więc trzeba będzie pamiętać o tych kufrach, że one tu są i że będzie trzeba tu wrócić i je otworzyć. Raczej chyba, jak już mówiłem, nie będzie z tym problemu, że sobie my to wzięliśmy. Ale trzeba się oczywiście pilnować. Więc teraz tak, z powrotem idziemy się przespać w sumie do rana, do południa i czym prędzej, myślę, musimy się wybrać z... już nie pamiętam, jak on się nazywał. Z Rupertem po Daryla i Maywen, którzy zostali właśnie w jaskini. Mówię czym prędzej, no bo wiadomo, jednak długo sami nie przetrwają. I trzeba właśnie to zrobić, bo bo nie ma po prostu zbytnio na to czasu, żeby odłożyć to zadanie na później. O to chodzi. Jak już byśmy chyba wkroczyli w drugi rozdział, tak szczerze mówiąc, to duża szansa jest na to, że już wtedy niestety chyba nie będzie opcji za bardzo ich uratowania, albo jednej osoby z nich uratowania chyba. Jakoś tak to wyglądało. Mamy Ruperta. Mam miksturę. Świetnie, też udało mi się coś zdobyć. Trzymaj. Daj znać, gdy będziesz gotów wyruszać. Chodźmy po Maywen. Za mną! Dobra, dostaliśmy w ogóle toporek. Na siłę 15, niestety nie mamy siły wystarczająco. Ale no nic, kurde, Rupert na nas nie czeka. Mogę się nie zatrzymywać w ogóle, nawet nie zwróciłem uwagi, że nie czeka, będziemy musieli go dogonić jakoś skrótami czy coś. Więc idziemy teraz... A jednak czeka, okej. Więc idziemy sobie teraz ponownie w stronę tego lasu. Ale już za dnia, czyli bezpieczniej. Tak samo no, jesteśmy jednak z Rupertem, to też będziemy mogli się lepiej czuć. I jak już będzie lepsza teraz widoczność, to zawsze będzie coś tam można przy okazji jeszcze pozbierać. Bo na pewno nam się te przedmioty jakieś tam przydadzą. Cóż to za lag był? W ogóle mam jakieś spadki FPS-ów, które są odczuwalne. Które czuję. Nie wiem dlaczego. Ale no czuję te spadki FPS-ów. Mam nadzieję, że to tak na filmie nie widać. Kurde, Rupert, weź ty się w garść. Nie jest nieśmiertelny, ale... No nie za bardzo jakoś go tak... Ten czerwojad ubijał, także spoko, raczej chyba tam nigdzie tutaj nie zginie. To
trzeba pomagać z tymi czerwetami, bo chodzi o to, że on za bardzo nie może trafić ich. Ciągle uniki robi. W sumie taki czerwet nawet mnie nie bardzo bije. Także z luz. Rupert, pomóż mi. Dobra. W sumie to mamy poziom. No właśnie. Mamy poziom i te punkty nauki. Będę musiał przemyśleć, co te punkty rozdać na pewno. Bo wiadomo, siła by się przydała, ale również zbieranie trofeów by nam się też bardzo przydało. Bo byśmy mogli później te trofea sprzedawać i byśmy mieli z tego hajsik, wiadomo. Ale no będę musiał zobaczyć, chociaż w sumie to kolejny poziom zaraz nam tak naprawdę wleci, bo 300 nam brakuje do 1000. Także no będziemy mieli 20 punktów nauki, a jeżeli dobrze pamiętam, na te zbierania trofeów nie było potrzebne aż tak dużo punktów nauki, więc myślę, że może pojedynczo, może podwójnie jakieś tam punkty nauki są potrzebne. To poradzimy sobie, myślę. No i zobaczymy. No i tak to coś tam w siłę, myślę, żeby też wydać, żeby nasze te ciosy były lepsze i wiadomo, żeby jednak tam jakiś porządniejszy mieczek sobie założyć. Bo chyba będę robił postać na jedną rękę i myślę nad kuszami też, żeby... Ach, wygląda na to, że mają gości. Jesteś gotów? Nie, ale mamy jakieś wyjście? Trzeba ich stamtąd wyciągnąć. Żeby też te kusze właśnie nosić. Dobra, jesteśmy z powrotem. Rupert od razu rzucił się na topielca. Jest to wygodniały topielc, czyli spoko. Nawet nie zdążyłem go uderzyć i... Naprawdę? Nie zdążyłem w ogóle nikogo uratować? To kiedy ja mam tutaj przyjść? Jeszcze wcześniej? To w sumie... Piąty dzień. Czyli co? Wychodzi na to, że jeżeli dochodzimy do wioski Silbach, śpimy jeden dzień, bo w sumie to jest jakby takie obowiązkowe, to od razu w ten sam dzień musimy iść Rupertowi pomóc? Czy jednak nie da się ich uratować? Nie, no na pewno jest opcja z uratowaniem ich. Czyli może za późno, ale no zdziwiłem się trochę. Myślałem, że jednak mi się uda ich uratować. Szlakby to. Zawiodłem ich. Zawiedliśmy. Miejmy nadzieję, że nie cierpieli. Patrząc na ich rany, wątpię. Trzeba się nimi zająć. Tak. Racja. A i w sumie troszkę muzyka jednak przycisza. Bo tak mi się wydaje, że jednak ona jest zbyt głośną względem głosów z gry. Więc, no zobaczymy. Czasami po prostu muzyka, no, nieźle daje po uszach. Wiesz, przemyślałem sobie parę rzeczy i wiem jedno. Już nigdy więcej nie zostawię nikogo w potrzebie. Gdyby nie ty i twój brat, możliwe, że reszta z nas zginęłaby już pierwszego dnia na tej wyspie. Nie przesadzasz trochę? W żadnym wypadku, kolego. Wielu myśli podobnie, ale tego nie mówi. Jeśli potrzebujecie mojej pomocy do pracy, to jestem do waszej dyspozycji. No dobra, no zadanie niby zakończone, no ale jednak nie do końca, no bo nie żyją. Szkoda, bo na statku jak jeszcze sobie tam rozmawialiśmy z nimi, szczególnie w sumie z Darylem, no to wydawało się w porządku naprawdę, także naprawdę szkoda. Ale no trudno się mówi, niestety. Tak to czasami bywa. Słychać gobliny w tej jaskini? No trzeba się z tym pogodzić. Słychać gobliny w tej jaskini? Nie wiem, czy ja sobie... No może jednak pojedynczo mi się udało go wyciągnąć. Chyba mi się udało. Nie wiem, jak on mnie bije, czy mocno, czy nie, ale... Dobra, jest spoko. Nie będzie jakiegoś tam problemu. No wyczyścimy sobie tam jaskinię, jak już tutaj jesteśmy. Tak przy okazji może coś sobie tam ciekawszego znajdziemy, nie? Przy okazji jakiś eks padnie. Złoże żelaza mamy. Trzeba będzie pamiętać, że będzie można sobie tutaj żelazo kuć. Zrdzewiały miecz. Dobra. Ten ma prosty nóż, penetrację jeszcze pancerza, także
Niby lepszy, niby nie, no bo mieczek jest oczywiście no jednak o wiele dłuższy niż ten nóż, ale na razie nośmy ten nożyk, nie zaszkodzi. Laga, laga, ryba, tak samo lag nie będziemy sprzedawać, bo z lag będzie można wytwarzać sobie bełty i strzały, jeżeli dobrze pamiętam, nawet chyba umiejętności nie potrzebujemy do tego. Chwila. Zapis. To były jakieś teleporty. Kurde, już tak nie bardzo pamiętam. Chyba tak. Noga szkieletu. Ręka szkieletu, noga szkieletu. A czaszkę mamy? Czaszki jeszcze chyba nie mamy. Możemy tym bić. To jest dwuręka. Ręką tak samo. Śmiesznie to wygląda, ale... No jest opcja. Kolejny sarkofag. Może coś ciekawszego będzie? Światło lodowe, strzała i stara moneta. Czyli jednak coś tam ciekawszego. Jakieś zwoje są, także zawsze spoko. Na plus. No dobra, czyli chyba tak to mamy tu wyczyszczone. Za sarkofagiem chyba nic nam nie schowali. Bo różnie to bywa w Gothiku. I trzeba sprawdzać naprawdę czasami różne dziwne miejsca. Bo zawsze coś tam mogli nam pochować. No i teraz pytanie. Czy jednak rozglądamy się tutaj bardziej, jeżeli już tutaj tak jesteśmy blisko? Można by było w sumie. No bo jednak potworów takich tutaj groźniejszych nie widać. Szczerze mówiąc. Więc myślę, że to będzie spoko opcja. Tutaj można by było niby popłynąć. Nie wiem, czy tam w lewo, czy w prawo. Gdzieś może byśmy dopłynęli. Ale jak na razie chyba nie chcę tego robić. Bo na to może nam sporo czasu zejść. Bo nie wiadomo, gdzie do końca dopłyniemy. W sumie i czy jakieś tam potwory na nas trudniejsze nie czyhają, więc po prostu sobie to zostawimy jak na razie po tej bezpieczniejszej części, czyli po lesie w dzień będziemy sobie chodzić. Biegliśmy sobie tutaj, wiadomo, z Jornem, ale no właśnie, na przykład chrust ominęliśmy i coś tam nam zawsze też mogło umknąć i no będę chciał się po prostu przebiec tutaj jeszcze raz. Jest szansa zawsze, że coś tam będziemy mogli takiego ciekawszego znaleźć. O proszę, i nawet chyba... Nie wiem, tego ścierwojada raczej to chyba nie powinno być, jeżeli byśmy tutaj... To znaczy, jeżeli przebiegaliśmy tutaj z Jornem, co nie? No właśnie, czyli spoko. Czyli spoko. Chociaż my bardziej biegliśmy tutaj, nie wiem, może ten ścierwiat po prostu nas nie zauważył, szczególnie jeżeli była to noc, to może spał. Po prostu ja go też nie zauważyłem. No dobra, jakieś tam jagody i tak dalej, tam jest jakiś topielec taki, jakiś morski. Więc będzie trzeba uważać. Tu coś będziemy mogli chyba znaleźć, pochodnia, wino. O, esencja lecznicza. I nie jest koniecznością wchodzenie do tego magazynu oczywiście po tą miksturę. Więc też unikamy jakby spania do kolejnego dnia, jeżeli właśnie chcemy do magazynu wejść, no bo w tym magazynie, no to wiadomo, trzeba się przespać, żeby tego strażnika nie było, po prostu do nocy. I unikamy spania do tego kolejnego dnia, więc jeżeli chodzi o to zadanie z nimi, ten jeden dzień czy tam dwa dni mogłyby być jednak ważne, żeby po prostu no zbyt dużo dni nie minęło, żeby ich uratować. Ale no niestety, no ale już trudno, no niestety nie udało mi się. A za pierwszym razem chyba jak podchodziłem do Kronik Brytany, no to też mi się nie udało, tylko że tam już w ogóle zbyt długo na to czekałem, ale no jednak jeszcze będzie trzeba szybciej się za to zabrać, jak będziemy ogrywali jeszcze raz tam kiedyś. Także no tak to wygląda jak na razie. Topielec, no to jest pewnie ten wygodniały topielec i w sumie no to chyba sobie z nim poradzimy, co nie, ale wiecie co? Unikajmy troszkę potworów.
Tak teraz stwierdziłem. Bo nauczymy się zbierania trofeów i no wtedy będziemy mogli sobie właśnie tych potworów więcej mogli wybijać, bo no jednak będziemy jakieś mieli trofea i tak to po prostu zarobimy. A trofea też tam potrzebne chyba są nawet do wytwarzania jakichś przedmiotów i tak dalej, także starajmy się jak na razie unikać takich potworów troszkę można powiedzieć silniejszych od samych ścierwojadów. I będziemy zaczynali je bić przy tych już jakby umiejętnościach wyuczonych. Także spoko. Tak to wygląda jak na razie. I chyba wychodzi na to, że musimy no wrócić jednak do... Znaczy no wiadomo, musimy wrócić do wioski. I skoczymy do Kurta. Do wujaszka Kurta. Oczywiście trzeba pamiętać, że no musimy Jorna też uratować, no bo jednak... Cyrulik raczej będzie mu potrzebny. A Kurt powinien nam pomóc oczywiście w tej sprawie. Także troszkę sobie zwiedziliśmy tych lasów. Mniej więcej wiemy jak to tutaj wygląda. Będę musiał sobie naprawdę no wiele rzeczy poprzypominać. Tak samo nawet właśnie tablica ogłoszeń. Na tablicy ogłoszeń też wiele można... ciekawych informacji znaleźć, więc możemy w sumie nawet sobie teraz sprawdzić, czy czegoś tam ciekawszego nie piszą. I co my tu mamy? Ogłoszenia. Jeżeli chodzi o ogłoszenia, to zapotrzebowanie, Karden, Remy Jill, dziwne, kamienne znaleziska, niebezpieczne tereny wokół miasta, wioski, kopalnia Gildii Kupieckiej, skupowanie trofeów Frida, oferty handlu i nauki. Wszystko sobie to weźmy. Mapa wioski wygląda tak. I ogłoszenia wszystkie wzięliśmy, także to mamy teraz w ekwipunku. 14 skór wilka, 6 skór dzika, 16 skór szczura. No i właśnie ludzie tworzą takie zamówienia i po prostu można sobie właśnie w taki sposób hajs też zarabiać. Kopalnia Gildii Kupieckiej zaprasza wszystkich zainteresowanych do pracy przy wydobyciu złota. Także sam jakby sposób na zarobek nam przychodzi, bo ludzie czegoś tam potrzebują i tak dalej. I można im to dostarczyć. Mięso kretoszczura, ścierwojada wilka, niebezpieczne tereny. Ostrzegałem przed samotnymi wędrówkami w lasach otaczających wioskę. Wiadomo, my i tak będziemy to ignorować, bo i tak będziemy eksplorować te lasy. Handel. O, to jest też bardzo ważne. Mamy tutaj wypisanych handlarzy, których mamy w całej wiosce. I no co sprzedają i tak dalej. Także jeżeli byśmy czegoś potrzebowali, odpalamy sobie tą listę i wszystko mamy. Także możemy skoczyć do myśliwego. Namiot na zachód od południowej bramy wioski, ale jest dwóch chyba myśliwych, jeżeli dobrze pamiętam. Trener Folkart. Markus, możemy w sumie sobie to odpalić, żeby nam to wszystko do dziennika wpadło. Dobra, czyli... Okej, to zostaje. Informacje ogólne, no i mamy tutaj wszystko teraz też opisane w samym dzienniku. Także... będziemy sobie to sprawdzali, jeżeli będziemy sobie chcieli. Dobra, wracamy z powrotem, musiałem na chwilkę odejść od kompa. No mówiłem w sumie o tych informacjach na temat nauczycieli, handlarzy i tak dalej, więc mamy to wszystko jakby wpisane w dziennik teraz. Wiemy u kogo się uczyć czego, wiemy u kogo możemy cokolwiek kupić i to nam się przyda oczywiście ta informacja. Zaraz sobie jeszcze... Jeszcze jedno. Gdy byłeś zajęty, ja znalazłem ten kamień w pobliżu. Wydaje mi się dość dziwny. Jakby pulsował energią. Myślę, że będziesz miał z niego więcej pożytku niż ja. Dobra. I trzeba jeszcze porozmawiać z Kurtem. Idąc tutaj, skręcamy w lewo i powinniśmy gdzieś tutaj chatkę Kurta znaleźć. Kamienie teleportujące. Informacje ogólne. Znalazłem jakiś dziwny kamień, niestety nie mam bladego pojęcia co z nim zrobić. Może jakiś mag mi z nim pomoże i oczywiście
będziemy musieli sobie z jakimś magiem porozmawiać, ale tymczasem porozmawiajmy sobie z Kurtem. Czego tu myszkujesz? Wara od mojej chaty! Pewnie szukasz czegoś, co można zwędzić i opylić na gorzałe, co? Ja znam takich jak ty. Nie poznajesz mnie? Bo ja ciebie tak. Jestem Marvin. Brat Jorna. Twój bratanek. Skąd ty? O cholera. Niech cię kretoszczur popieści, Marvin! Jak tam staruszek się trzyma? To temat na dłuższą rozmowę. W takim razie pogadamy o tym kiedy indziej. A Jorn? Pewnie już dawno przerósł Gerta. Przybyliśmy razem na wyspę, ale został w karczmie u Wiktora. Nie za dobrze się czuje. A co z nim? W drodze do Silbach urządlił go krwiopijca. I właśnie w tej sprawie cię szukałem. Ej, niedobrze. Te skurczybyki potrafią zaleźć za skórę nawet największym twardzielom. Nie traćmy już więcej czasu i chodźmy porozmawiać z Jornem. Spotkanie po latach. Dokładnie tak. No musimy Jornowi pomóc oczywiście. Jak najszybciej. No bo chłopak nam tutaj niestety, ale cierpi. I Kurt oczywiście, no miejmy nadzieję, nam w tym wszystkim pomoże. No Jorn już nie tutaj na nas czeka. Nie powinieneś teraz leżeć? Żeby wszystkie kości mi się zastały i żebym udusił się na tym strychu, musiałem na chwilę zejść się przewietrzyć. Dawno cię nie widziałem, wuju. Ja ciebie również! Kiedy to było? Jedyne, co pamiętam, to to, że gdy ostatnio cię u nas widziałem, byłeś o głowę niższy. Ha, no i miałeś na niej trochę więcej włosów. Wybacz, że zjawiamy się tutaj tak niespodziewani i nagle prosimy o pomoc. Spokojnie, chłopcze, jesteśmy rodziną. Sam Adanos uczył nas, że rodzina to rzecz najważniejsza. Niezależnie od wszystkiego, co by się z nią działo. Opowiadajcie lepiej, co tam u was na Londram. Jak czuje się staruszek? Pewnie nie chciał porzucić tej cholernej kuźni. Nasz ojciec niedawno zmarł. Cholera. Mieliśmy swoje spory i nieporozumienia, ale to był dobry człowiek. Starał się jak mógł zarobić na życie i wychować was na dobrych chłopaków. Niech Adanos pozwoli zaznać mu spokoju. Patrząc po waszych minach, domyślam się, że pewnie wolelibyście o tym nie rozmawiać. Najpierw wasza matka, teraz ojciec. Doprawdy przyszło nam żyć w niedobrych czasach. A jeszcze te wszystkie pogłoski o nadchodzących orkach. To nie pogłoski. Orkowie naprawdę zbliżają się do Londram. To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się uciekać z wyspy. Jesteś pewny? U nas we wiosce wiele osób mówi, że orkowie to wymysł Myrtańczyków, którzy próbują w ten sposób strachem utrzymać swoją władzę. Ale nie rozmawiajmy już o tych wszystkich ponurych rzeczach. Dotarliście do Archolos w jednym kawałku. Możecie teraz zostawić przeszłość za sobą i zacząć tu nowe życie. Z pewnością chcecie udać się do miasta. Tam to dopiero można zarobić. Nie do końca w jednym kawałku. Tak jak ci wspominałem, Jorn został zaatakowany przez krwiopijcę. Ale jak pewnie możesz zauważyć, jestem w aktualnym stanie jedynie kulą u nogi Marvina. W takim razie musimy zdobyć coś, co pomoże ci z tym paskudnym urządleniem. Naprawdę, nie wiem, czy jest taka potrzeba. Powoli czuję się coraz lepiej. Daj spokój, Jorn. Znam maga wody, który mieszka tutaj w Silbach. Ostatnio nawet pomogłem mu z jedną sprawą. Na co dzień nie uprawia już alchemii, ale z pewnością wymyśli coś na twoją ranę. Marvin, może pobiegniesz do niego i poprosisz o coś na ranę brata. Ja tymczasem porozmawiam sobie jeszcze z Jornem i pomogę mu wejść po tych krzywych schodach w karczmie. Jasna sprawa. Do zobaczenia. No dobra. Szkoda, że nam Kurt w sumie nie powiedział, gdzie jest ten mag, ale mniej więcej pamiętam. Chociaż jest jednak w dzienniku to opisane, jeżeli dobrze widzę. Niestety wuj mi nie powiedział, gdzie szukać maga, no dokładnie przed chwilą o tym powiedziałem, ale pewnie znajdę go gdzieś w pobliżu kaplicy przy południowym wyjściu z wioski, czyli kierujemy się tutaj i w sumie to te chrząszcze, tak, możemy zabić chrząszcze, bo to jest aż 10 expa z jednego
i tak zabijając jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego chrząszcza, to nam tego się expa nazbiera. Naprawdę. Tak to jest. I skręcamy tutaj, tu jest ta kaplica, czyli jego chatka znajduje się już zaraz obok tej kaplicy, bo tutaj. Tak, jest Lokwar w środku, coś tam sobie robi, pisał zwój chyba jakiś. Kim jesteś? Kimś, kogo nużą już te stale powtarzające się pytania. Czy wy, młodzi, nie macie czegoś lepszego do roboty od ciągłego zawracania mi głowy? Lokwar to, Lokwar tamto, Lokwar kim jesteś, Lokwar boli mnie palec, Lokwar mam sraczkę, mam już tego serdecznie dość. Przychodzę po lekarstwo dla mojego brata. Mówiłem już przynajmniej ze 100 razy, nie będę zajmował się ranami każdego farmera, dość już się naważyłem eliksirów. Przysłał mnie Kurt, podobno jesteś mu winny przysługa. Kurt, znowu czegoś chce. Raz mi pomógł i teraz chyba do końca życia będzie mnie męczył z tymi przysługami. Dobrze, mów, czego dokładnie potrzebujesz. Mój brat został ukąszony przez krwiopijcę. Możesz mu jakoś pomóc? Tak jak mówiłem, nie mam zamiaru przygotowywać żadnych eliksirów. Jeśli jednak nie dam ci niczego, to pewnie Kurt znowu będzie nachodził mnie każdego dnia. Zastanówmy się. Mogę przygotować dla twojego brata specjalny opatrunek ziołowy. Większość urządleń krwiopijców nie jest groźna, ale bardzo ważne jest to, by ich nie rozdrapywać. W przeciwnym wypadku rana będzie coraz groźniejsza. Będę potrzebował do tego kilku świeżych roślin. Sporządzę ci listę wszystkich potrzebnych składników. Zapytaj Riordiana. Może pomoże ci je znaleźć i rozpoznać. Kim jest Riordian? To młody nowicjusz. Właśnie odbywa swoją pielgrzymkę i niedawno przybył do Silbach. Ma posprzątać pobliską kapliczkę. Będzie najbezpieczniej, jeśli pójdziecie razem. Pewnie kręci się teraz gdzieś na cmentarzu. Dobrze, porozmawiamy sobie z nim jeszcze później, jak wrócimy z tymi ziołami, bo teraz też widzę opcję, że o tym kamieniu teleportującym coś tam możemy pogadać i tak dalej, i tak dalej. Zróbmy sobie to, wrócimy i porozmawiamy sobie z nim. Zapytajmy Riordiana, bo w sumie razem, jeżeli tam pójdziemy, ja na tym skorzystam i również Riordian na tym skorzysta, bo on musi tam oczyścić kapliczkę, a my musimy znaleźć właśnie te zioła i Riordian nam jeszcze nawet pomoże z tymi ziołami, także... Ty jesteś Riordian, tak? Witaj, podróżniku, w czym mogę ci pomóc? Lokwar powiedział, że możemy razem wyruszyć do lasu. Mam tam odnaleźć zioła z tej listy. Faktycznie, nie powinno być problemu ze znalezieniem tych roślin w okolicy. Właściwie to bardzo dobrze się złożyło. Miałem dziś uprzątnąć pobliski posąg Adanosa i złożyć na nim ofiarę. Możesz mi potowarzyszyć, na pewno znajdziemy po drodze wszystko, czego potrzebujesz. Ruszajmy! Chodź ze mną i rozglądaj się za roślinami. Nie oddalaj się też zbytnio. Lasy wokół Silbach potrafią być bardzo niebezpieczne. No dobra, ale możemy sobie w sumie jeszcze zerknąć sami tak po prostu na tą listę. 5 roślin leczniczych, 1 starty korzeń leczniczy i 2 wschodnie fiołki. Znowu na mnie nie czekają. No dobra, tutaj się dopiero zatrzymał. Tak samo jak i ostatnio Rupert chyba? Jesteś tu nowy? Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Nazywam się Marvin i niedawno przybyłem na wyspę. Jestem Folkart. Swoją drogą wybrałeś kiepski moment na podróże. Zdążyłem się już o tym przekonać, ale nie miałem dużego wyboru. Uciekasz przed wojną? Zgadłeś. Jak większość przybyszów ostatnio, ale wcale wam się nie dziwię. Nastały niespokojne czasy i nie każdy ma ochotę ginąć za króla. Zastanawiam się, czy nie wolałbyś posługiwać się jakimś porządnym orężem, zamiast igiełkami, którymi nawet skóry topielca nie przebijesz. Gwarantuję, że za lekcję nie wezmę więcej od Paulusa, a jak za naukę posługiwania się ciężką bronią, to naprawdę mało. Nie teraz oczywiście, zajmiemy się wszystkim po kolei. Czy ten szczur żyje, czy nie? Chyba nie. Bo w sumie, okej, no jest obok Markusa, obok tego
myśliwego. O, ależ miałem laga potężnego. Chyba nie trzeba Ariordianowi w sumie pomagać. I mówię, musimy się szybko nauczyć zbierania trofeów i zaraz to zrobimy, bo widzimy tutaj właśnie tego myśliwego Markusa. Zobaczymy właśnie, jak to tam wyglądało cenowo, ile punktów nauki na to będzie trzeba wykorzystać i tak dalej, ale teraz zbierzmy te zioła, wschodni fiołek już jest. W sumie mamy, czekajcie, patrzę na rośliny lecznicze, czy mamy jakiekolwiek, 4 mamy. Jeszcze jedna nam brakuje. Dzika nie mógł trafić, biegnie drugi. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Ja zajmę się kapliczką, a ty rozejrzyj się po okolicy. O, chwileczkę. Zobacz, to korzeń z twojej listy. Sprytnie się schował. No, i weź jeszcze to. Powinno ci to ułatwić poszukiwania. Te zaklęcie nie tylko pozwala przyciągać przedmioty, ale również nakierowuje twoją dłoń w ich kierunku. Przyda się do odnalezienia wschodnich fiołków. Naprawdę lubią się ukrywać. Pamiętaj, nie oddalaj się zbytnio ode mnie. W tych lasach żyje wiele niebezpiecznych stworzeń. Nie będę się oczywiście tutaj oddalał, tym bardziej, że no jest już dość ciemno. No niestety nie zaliczyło mi tutaj expa, ale szkoda. I trudno, powiem wam tak. Ta telekineza, którą dostaliśmy teraz, ona będzie naprawdę mi przydatna. Jej po prostu nie będę używał w tym sensie, że całego czaru jakby, że przyciągnę sobie dany item czy coś, tylko będę sobie właśnie szukał, tak jak nam Riordan o tym powiedział, nakierowuje nas właśnie to na jakiś tam przedmiot, także to na pewno mi się przyda i będę się starał tego używać. Starty korzeń leczniczy dostałem, czyli zajebiście. 6 roślin leczniczych i 3 w sumie wschodnie fiołki, także mamy to, co już potrzebowaliśmy i możemy już chyba w sumie pogadać z Riordianem. Hej. I chyba wszystko. Mam już wszystkie potrzebne rośliny. Szybko ci poszło. Kto by pomyślał, że masz taki talent do zbierania ziół? Mi jeszcze trochę zajmie uprzątnięcie tej kapliczki i odprawienie modlitw. Nie czekaj na mnie. Zanieś zioła do Lokfara. Zobaczymy się już we wiosce. Dobra, z nim sobie również oczywiście porozmawiamy tam troszkę później. Pójdźmy do Markusa. Pogadamy z nim, zobaczymy, czego on nas może tutaj nauczyć i wyuczymy się tych takich trofeów pozyskiwania, żeby no już jakby więcej zyskiwać, jak będziemy zabijać te różne potwory. Kim jesteś? Mam na imię Markus. Jestem myśliwym. Pilnuję, żeby bestie nie zbliżały się zbytnio do wioski i pól uprawnych. Łucznictwo to nie za bardzo, ale... Chodzi mi... Czekajcie. Możesz mi udzielić rad co do łucznictwa? O ile w przypadku strzelania do zwierząt zasada jest prosta. Zabij, zanim do ciebie dobiegnie. Tak w przypadku ludzi nie zawsze chcesz zabijać. Kiedy widzisz, że twój przeciwnik ledwo dycha, wyceluj w nogi i dopiero wtedy oddaj strzał. W ten sposób powalisz przeciwnika, a go nie zabijesz. Przy odrobinie szczęścia nie trafisz w kolano i delikwent będzie nawet mógł wstać, kiedy już się ocknie. Chciałbym wiedzieć więcej o strzelaniu z łuku. Jeszcze więcej? Moje wskazówki to za mało? Trochę tak. Przydałaby mi się również wiedza praktyczna. Dobrze. Mogę ci pokazać, jak poprawnie trzymać łuk, jak zręcznie się nim posługiwać i jak wytworzyć własny. Ale będzie cię to trochę kosztowało. Nie mogę marnować czasu, który mógłbym poświęcić na polowanie. A co za tym idzie, zarobek. Sam rozumiesz. Właśnie. Oprawiania zwierząt też cię mogę nauczyć. I podstaw, i bardziej wyspecjalizowanych rzeczy, pokroju wyrywania kłów, żuwaczek, czy pozyskiwania gruczołów jadowych i skrzydeł krwiopijców. Właśnie o to mi najbardziej chodzi. Kurde, jeszcze się rozpadało strasznie i jeszcze wiadomo, jest ciemno, także... niebezpiecznie. Ucz mnie. Nie.
Zręczność łuki to nie. Czekajcie, oprawianie zwierząt, skóry ssaków i skradanie. Okej, w taki sposób to wygląda. Czyli będziemy mogli od razu sobie skóry ze wszystkich ssaków pozyskiwać i skradać się. Powiem wam, że jak na razie nie. Jak na razie nie. Bardziej mi zależy, poczekajcie. Pozyskiwanie kłów, pazuru, żuwaczek oraz czołowiadowych i skrzydek krwiopiców. O to mi właśnie chodzi, poczekajcie, bo tutaj gra jakby nam chce od razu wcisnąć to oprawianie zwierząt, czyli te pozyskiwanie skór i skradanie się, ale ja chciałbym tych kłów się nauczyć i tak dalej bardziej na początku samym. Łuczarstwo to też nie. Chwila. Właśnie. Daj znać, gdybyś miał nadmiar kłów lub pazurów. Chętnie odkupię je od ciebie za przystępną cenę. Okej. Skupowanie przedmiotów, o tym wiemy. Chwila. Zapiszmy sobie. Chwila. Naucz mnie podstaw oprawiania zwierząt. To trochę mało. Musi... Okej, tutaj chodzi o hajs. Nie mam hajsu. Ucz. Ale gdzie ja mam to? Czekajcie, przyniosłem trofea, to nie. Co słychać? Uważaj na żaboludzi. Ostatnio farmerzy widzieli ich w pobliżu rzeki, na zachód od mojego obozu. Wyglądają jak wyrośnięte gobliny, ale siły mają prawie tyle, co dorosły ork. Dobrze, że nie ma ich poza Archonus, bo jeszcze z nimi byśmy mieli wojnę. Zazwyczaj trzymają się blisko zbiorników wodnych i unikają walki, ale ostrożności nigdy za wiele. Dobrze wiedzieć, chyba że po prostu musimy się na samym początku nauczyć tego oprawiania zwierząt i później jakby dostaniemy opcję uczenia się tych kolejnych jakby umiejętności, ale sprawdzimy sobie jeszcze jednego, ale skurde ciemno i strasznie pada. Jeszcze jednego sobie sprawdzimy myśliwego, który jest po drugiej stronie, można powiedzieć. No, od innej bramy tam zaczniemy sobie i on gdzieś tam powinien być, ale najpierw się prześpimy, bo strasznie jest ciemno i tak w sumie będziemy sobie powoli to kończyć, bo chyba troszkę czasu nam się już nazbierało w tym odcinku i dwa razy musiałem jakby cięcie zrobić i nie wiem do końca ile jest tego już czasu, chociaż wydaje mi się, że ponad 40 minut chyba już jest, także po kolei na spokojnie sobie to wszystko ogarniemy, do poranka myślę, że wystarczy i miejmy nadzieję, że już nie pada i skoczymy sobie do tego myśliwego, bo mówię, po prostu szybko musimy się tego nauczyć zbierania trofeów i tak dalej, także na tym sobie kończymy. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do kolejnego, cześć.